Lekker, komt eraan. Wow. Thank you. Good fight. Sprawiłeś się ze swoimi przeciwnikami. Widać różnicę było poziomu. Tak, dokładnie. Miałem dwie walki z gospodarzami i jeden chłopak z Pakistanu. Po walce porozmawiałem, okazało się, że ma 18 lat, a wyglądał na dużo, dużo starszego. Widać, że próbują techniki nowo poznane. Jeszcze nie wszyscy są w pole zapoznani. Niektórzy dopiero zaczynają. Widać, że się troszeczkę obawiają. Ja tutaj chciałem sprawdzić przeciwników, daj mi troszeczkę fory, ale ostatecznie ktoś musiał lepszy wygrać, więc okazałem się ja. Wygrałem z nimi, trochę się namęczyłem, aczkolwiek widać, że trenują cały czas, podpatrują nasze techniki z internetu, na pokazach, stosują je, sam poczułem parę technik, że to co wykonujemy, chcieli na mnie zastosować, lecz je znałem, byłem szybszy, potrafiłem je skontrować i wyszłem na prosto. Poczułem w kategorii 82 kilo. 82 kilo, złoty medal, zostałeś mistrzem Azji. Dokładnie. Nie było łatwo, prawda? Nie, strasznie gorąco. Normalnie warunki niekorzystne, ale jakoś dałem radę. No i generalnie trafił się naprawdę dobry zawodnik. Staje się mistrz zapasów. Był mocny zawodnik z Pakistanu, właśnie był mistrzem chyba Pakistanu w zapasach. Bardzo mocny zawodnik, niski. Trafił się w pierwszej rundzie tak naprawdę i dużo sił musiałeś stracić. Tak, straciłem przez niego dużo sił. Myślałem, że już do finału wyjdę ledwo przytomny. Ale udało się, zadowolony jesteś? Tak, jestem zadowolony z tych zawodów, bardzo mili ludzie, bardzo fajny wyjazd. Julia,
No dzisiaj mieliśmy bardzo dużo walk, bardzo dużo nawet ciężkich, powiem szczerze, walk. Teraz akurat jesteśmy już po zawodach i szykujemy się teraz do nominacji zawodników na medale, więc to jeszcze troszeczkę roboty przed nami, ale już pomalutku ten dzień będziemy kończyć. Polacy ze zmiennym szczęściem, no Julia srebro, pozostali złoto. Tak, usłyszałem, że Julia zdobyła srebro, lecz tych walk nie widziałem, ponieważ tutaj obserwowałem cały czas drugą matę, kategorię ciężką, praktycznie seniorów i pozostałe kategorie mężczyzn, a kategoria kobiet odbywała się zmiennie na drugiej macie, więc tego za bardzo nie widziałem. Tutaj widziałem tylko co właśnie się działo u Pawła, u Patryka. Powiem szczerze, że dali z siebie wszystko i no, widać, że złote medale zdobyte. Dużo zaciętości było widać na macie. Widać, że ci, którzy przyjechali, naprawdę chcieli wygrać. Tak, szczególnie bo widać to po naszych przyjacielach z Pakistanu. Dawali z siebie wszystko, tak samo i Indonezyjczycy. Tutaj widać było kilka takich naprawdę ciężkich walk. Widać, że się starali, że chcieli wygrać. No. I co najważniejsze, to poziom poszedł do góry. Oj, bardzo, bardzo, bardzo to poziom poszedł do góry. Kilka drobnych poprawek na pewno tutaj wprowadziliśmy. Powiedzieliśmy o kilku sprawach takich organizacyjnych odnośnie wprowadzania zawodników na matę, wywoływania zawodników. Też musiałem tutaj troszeczkę... Czyli seminaria się przydało. Tak, tak. Seminaria będą taką nieodzowną częścią takich turniejów, kiedy przyjeżdżamy z Polski do innych krajów. Zawsze będziemy to robić, zawsze będziemy sprawdzali ich poziom i zawsze będziemy wprowadzać coś nowego, tak żeby z każdym rokiem szło to o wiele płynniej. Gantian dong aku foto. Oh, oke. Ini sambil live juga tapi di foto. Si Edward. Wow. Ya, oke. Dia gila deh, dia. Bentar, aku nunggu dan nih.
No. Okay, photo, yeah. Okay. This is Academy. Thank you, Misa. Ah, photo di Academy. Oh, come on, come on, come on. Academy, ya. Ayo, ayo, semuanya. Academy, ya. Eh, fotoin, 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 fotoin. Ayo, kamu ya. Hey, ayo gulat Bogor, ayo ayo sama-sama ayo. Hallelujah, come on. We're going to talk to people.